Tygrysek nasz, zwierz przecież dziki, przybył tu kiedyś prosto z Afryki. A ta Afryka, jak pewnie wiecie, to najcieplejsze miejsce na świecie. Próżno tam szukać śniegu i zimy, lecz za to pełno jest krokodyli. Nikt tam nie lepi śnieżnego bałwana, miast tego słońce grzeje od rana. Tygrysek u nas bardzo zdziwiony, podziwiał 4 w roku sezony. A tym zimowym był zachwycony, zabawą w śniegu zauroczony. Lecz gdy już pora śniegu mijała, tęsknota wielka go ogarniała. Za słońcem, ciepłem i kolorami, co miały nadejść wraz z roztopami. Stąd zwierz niezmiernie każdego roku, około marca wręcz niecierpliwie, wyglądał oznak najpierwszych wiosny. Nawet najmniejsze, tropiąc żarliwie, czekał, by dojrzeć wnet przebiśniegi, potem krokusy, dalej żonkile. Zobaczyć pierwsze na drzewach pąki i ulubione w kropki biedronki. Patrzył z podziwem, jak świat się zmienia, jak się zielenią pokryją drzewa. Tyle zapachów pięknych i nowych i tyle dźwięków radosnych, błogich. Aż się ze szczęścia dzikiemu kotu kręciło w głowie z tego widoku. Czegoś mu jednak ciut brakowało, by poczuć wiosnę swą duszą całą. Otóż na zewnątrz już prawie wiosna. Piękna, urocza, dumna, radosna. A na talerzu w tygryska domu jakoś tak szaro i mało kolorów. Więc postanowił tygrys, że teraz wiosna zagości też na talerzach. I wnet z pomocą kilku zwierzaków odkryli w chrupkach moc nowych smaków. I gdy z ogrodu pachniało wiosną, oni chrupali żwawo i głośno. Chrupki o smaku świeżej truskawki, aż z przejedzenia lis dostał czkawki. Nigdy nie róbcie tego, co lis. To znany żarłok jest, nie od dziś. We wszystkim warto umiar zachować, by z przejedzenia nie zachorować. Były też chrupki czekoladowe i ulubione wydry jabłkowe. Tofi chrupały 4 niedźwiadki, uśmiech wzbudzając u swojej matki. Był też czyścioszek wilk, co jak wiecie, brudu nie znosił najbardziej na świecie. Dla niego także z okazji wiosny znalazł tygrysek prezent radosny. Kukurydziane pałeczki chrupiące, co nie pobrudzą łapek czy rączek. Co już odkryły małe zające. Wilk krzyknął tylko: ach, to kuszące! I pożar w tempie wręcz błyskawicy. Ile? To chyba nikt już nie zliczy. Kukurydzianych pałeczek z 1000. Tygrys to widział i mógłby przysiąc. Tygrysek zadbał bardzo dokładnie, aby ta uczta pachniała ładnie i żeby smacznie naprawdę było i by się zdrowo jadło i piło. Prócz smakołyków tych do chrupania była tu warzyw paleta cała. Były marchewki, seler, rzodkiewki, na które rzucił się borsuk krzepki. Były ogórki, piękne, zielone, i te świeżutkie, i te kiszone. Były owoce, gruszki i jabłka, na które kunę wnet naszła chrapka. No i dla fanów orzechów wszelkich też nie zabrakło specjałów wielkich, co doceniło stado wiewiórek, a także zwinny, zabawny szczurek. Do tego soków tych owocowych, moreli zdrowych, śliwek suszonych było bez liku na tygrysim stole. A uczta trwała wciąż w nieskończone. Jeśli więc też chcesz już witać wiosnę, zadbaj, by zdrowo jeść i radośnie. Niech się twój talerz mieni barwami, smacznych przekąsek lśni kolorami. Niech moc owoców da witaminy, warzyw obfitość doda ci siły. Tygrysich chrupek dodasz na deser i wnet cię wiosny urok uniesie!